Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Gigner News. Dzisiaj przyszła pora na to, żeby rozpakować czerwcowy, tudzież majowo-czerwcowy numer Kacza Ronalda. On jest datowany na 19 maja, czyli dzień wczorajszy. Jest to numer wydany przy okazji urodzin Kacza Ronalda. Oczywiście w tym momencie magazyn jest miesięcznikiem. Za moich czasów był dwutygodnikiem, tygodnikiem, później znowu dwutygodnikiem. Jak Kacza Ronalda kupowałem od pierwszego numeru w Polsce, to był rok chyba 93. Była taka okładka, jak Donald wyciąga królika z kapelusza, przebrany za magika jest kaczor na okładce. Później się zbierało jeszcze jakieś karty z Kaczogrodu. Drzewo genealogiczne Kacza Ronalda było rewelacyjne i tym podobne rzeczy. Później przyszły giganty w reedycji od 97 roku, po tej pierwszej serii 92, 93 chyba, albo 91, 92, nie pamiętam, nie zbierałem. Tutaj mamy taki mini katalog z Egmontu, nazwany prezentownikiem, w którym możecie zobaczyć, co Egmont wydaje dla najmłodszych. Taki mini katalog. Oczywiście, jeśli chodzi o mnie, ja nabyłem ten numer Donalda z racji tego, że jest tutaj Polibaglego w cenie 9,99. Cena dobra, dlatego że choćby w Tesco na przykład Polibagi są sprzedawane po 17 zł, a tutaj za dychę mamy jeszcze karty Ninjago, komiks. Ja tylko ubolewam nad tym faktem, że Kaczor Donald w tym momencie jest wydawany na fatalnej jakości papierze, bo ta wkładka wewnętrzna z komiksami, no to jest taki papier, nie wiem, pergamin wymieszany z papierem toaletowym. Ja nad tym faktem niezwykle ubolewam, bo Donald kiedyś był wydawany inaczej. Nawet ten papier z tych zewnętrznych stron już jest zdecydowanie gorszej jakości. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Teraz liczą się dodatki. Wodny strzelacz od 20 czerwca w kioskach. Otworzę sobie saszetkę Ninjago. Zobaczymy, co jest w środku i przejdę oczywiście do najistotniejszego elementu, czyli Polibaga. Dobra, Super J. Tutaj jakaś karta, która robi nam obrazek. Twój przeciwnik dobiera dwie karty stali. Dobra. Ja ogólnie rzecz biorąc nie ogarniam tej karcianki Ninjago. Trafiłem jeszcze na booster, w którym karty były lekko pogięte. Więc mamy karty w formie łódek. Dobra, ściągam gazetkę na bok, żeby nie było. Przyznam szczerze, że ten polibag no, szału jakoś nie robi, bo sama konstrukcja jest bardzo prosta. Żeby nie powiedzieć prostacka, bo niestety... Ajajajaj, nie uciekajcie. Bo niestety ten mini radiowóz wygląda trochę jak gokart. Ale jeśli jest okazja na to, żeby dorwać Lego za dychę, cytuję klasyka, wiem, że mnie oglądasz, za dychę? No to nie opłaca się z tego oczywiście wziąć. Dobra, jak to ma wyglądać po zbudowaniu? Niby fajny zderzak i tak dalej, no ale niestety dla mnie to wygląda trochę jak skrzyżowanie Melexa z gokartem. Dobra, pierwszy punkt mamy to podwozie, więc pora to zbudować. Budowa będzie szybka, więc dzisiaj odpuszczam sobie taką opcję, żeby wam to prezentować w formie takiego speed buildingu. Obracamy teraz na drugą stronę. Mam nadzieję, że to jest biały. Ja jeszcze czasem mam jakieś problemy lekko takie natury daltonistycznej i nie do końca czasem potrafię rozkminić jakiś kolor, ale to... Muszę się tutaj kształtami posiłkować. Nie no, serio. Naprawdę tak jest. Przykładem jest choćby to, że mam problem z jaskrawymi żółtymi i zielonymi. A na przykład swego czasu, jeszcze w szkole średniej, idąc na Wojskową Komisję Uzupełnień, no wszystko ok, kategoria A, ale problem z rozróżnieniem barw się pojawił, także no nie ma lekko. Niestety. Dobra, to będzie tutaj. Aha, tutaj jeszcze te uchwyty idą w ruch. I dopiero to. No tak jak mówiłem, no niestety konstrukcja nie powala. Ale zawsze trochę klocków za 10 zeta wpada. Więc pod tym kątem nie ma tragedii. Tylko niestety polibagi mają według mnie to do siebie, że no są nierówne, bo czasem coś dodawane do gazetki. Ja pamiętam, jak w Kaczorze Donaldzie na przykład był dodany ten polibag z Iron Manem. No figurka
Ironmana plus jeszcze taki jakby dron tam się pojawił. Tylko finalnie się okazało, że praktycznie wszyscy mieli jakąś wadę fabryczną i było przesunięcie na druku chyba na nóżkach. I praktycznie wszyscy to musieli reklamować do Lego. Zaraz się jeszcze mam coś przypiąć. Mi się wydaje, że tak. Chyba to. Tu jest coś takiego na przodzie? Tak. No i później trzeba było to reklamować. I Lego te nóżki wymieniało, także nie ma lekko i niestety te polibagi nie są równe, nie trzymają jednolitego, stałego poziomu, ale to tak jak powtórzę kolejny raz, to jest fajny dostarczyciel sensownych części. O, na przykład zobaczcie, to są takie pachołki z kogutem, a można to wykorzystać jako na przykład taką, nie wiem, buteleczkę z eliksirami do Nexo na przykład. Bo ogólnie rzecz biorąc, koncepcja budowy tego elementu jest taka sama. Tutaj przypniemy sobie tą taką bariereczkę. Dobrane jest też trochę gadżetów, przynajmniej w tym samochodziku. Kurczę, tylko ten kogut to też jest trochę nieudolny. Nie no, konstrukcja powalająca. Jak to wygląda. Ech, no dobra. Co tu mamy? O, kajdanki przynajmniej są podwójne. Więc można... Trochę nawet elementów zostało zapasowych. Kajdanki zawsze się przydadzą, zawsze można kogoś skuć. Zawsze można kogoś wsadzić do ciupy. Na odsiadkę, wsadzić go na dołek, więc zawsze dodatkowy komplet kajdanek może się przydać. Ewentualnie można oprzeć je futerkiem i nieco poeksperymentować, jeśli preferujecie takie rozwiązania. Dobra, mamy tutaj pana Bagietę. Pan Bagieta ma tylko jeden wyraz twarzy, no, taki bardzo oficjalny, służbowy, a drugi taki standardowo policyjny, ale dwustronny. Z tyłu oczywiście wiadomo, że jest to człowiek z województwa zachodniopomorskiego, police. Tutaj z przodu krawat, odznaka, kieszonka, jakieś radio. Fajna czapka, czapka mi się podoba, bo jest taka baseballówka. Jak byłem mały, to czapki z Lego to był po prostu taki jak full cap. No w sumie może taki trend wróci. Dobra, tutaj jeszcze trzeba zrobić tak zwanego lizaka i bohater piosenki Andrzeja Rosiewicza wraz ze swoim furgonem gotowy. Zostało nam 5 części zapasowych, taki transparentny żółty serek, tutaj klocek taki transparentny czerwony, niebieski, niebieski groszek i dodatkowe kajdanki. I cóż, tak to się prezentuje w całości. O tyle, o ile przód wygląda jeszcze całkiem przyzwoicie, no to niestety z boku już to wygląda mizernie. Z tyłu ok, jest tutaj jakaś paka, są te pachołki, jest lizak, są kajdanki, ale od boku trochę bez sensu. Wystarczyło tu wstawić, nie wiem, po prostu to zabudować, zrobić jakiś taki mini daszek. Wyglądałoby to chyba sensowniej, ale nie ma źle, zadychę do wzięcia. Fajne elementy, fajny ludzik, ładna czapa. Ja polecam, bo za 9,99 jeszcze do tego karty Ninjago. No i ten wspaniały katalog, na przykład dla miłośników Elzy. Jeśli kręci was Elza, no to macie tutaj jeszcze taki katalog, których bohaterki się pojawiają w środku. Ale ogólnie rzecz biorąc, Lego, no na plus, no konstrukcja jest taka sobie, ale części się przydadzą. A poza tym to City. City zawsze rządzi, nie? City na propsie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.